Od połowy XIX wieku aż do dzisiaj stale powiększana jest wiedza i świadomość na temat ochrony środowiska. Decydując się na zakup materiałów eksploatacyjnych, powinniśmy wybrać produkty fabrycznie regenerowane. Są to tusze, które zostały przetworzone na profesjonalnej linii produkcyjnej z wykorzystaniem odzyskanych elementów w taki sposób, aby uzyskać jakość druku nie gorszą niż produktu oryginalnego. Energia, która jest potrzebna na przetworzenie produktu, jest nawet o 50% niższa względem energii potrzebnej na wytworzenie produktu z nowych elementów. Kupując produkty regenerowane, chronimy środowisko, czyli otoczenie, w którym żyjemy. Tusze i tonery posiadają elementy elektroniczne, dlatego zużyte należą do grupy elektroodpadów. Zgodnie z dyrektywą unijną, elektroodpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami. Zużyty tusz czy toner można oddać producentowi, który ma obowiązek przyjęcia i zutylizowania elektroodpadów, lub do firm, które zajmują się zbiórką takich produktów. Action, producent materiałów eksploatacyjnych ActiveJet i Actis, wprowadził mechanizm ułatwiający zwrot pustych tuszów, a tym samym dba o ochronę środowiska. Do tuszów dołączona jest specjalna koperta, która przystosowana jest do transportu pustych pojemników. Wystarczą tylko 3 kroki, aby ochronić środowisko. Odkleić kopertę z pudełka. Zużyty tusz włożyć do koperty i zakleić. Zanieść kopertę na pocztę lub wrzucić do skrzynki pocztowej. Wysyłka jest całkowicie bezpłatna. Nic Cię nie kosztuje. Jeśli zastosujesz się do wymienionych porad, pomożesz w ochronie środowiska. Najważniejsze, aby zacząć. Bądź eko z ActiveJet.